Witam Was, kochani, serdecznie w 31. już odcinku z Euro Truck Simulatora 2 z serii Od Zera do Milionera. Ja jestem Juken i ta cała seria odbywa się właśnie tylko i wyłącznie na Waszych oczach, tylko i wyłącznie na odcinkach. Przez tydzień właśnie, moi drodzy, tych odcinków nie było, za co Was gorąco i serdecznie przepraszam, ale no niestety, moi drodzy, rozłożyło mnie dosyć mocne choróbsko, co myślę, że jeszcze słychać po głosie. I nie byłem w stanie po prostu niczego nagrywać. Wczorajszy odcinek, który wrzucałem, no był już nagrywany w dzień, który mnie zaczęło rozkładać, przez co może byłem troszkę już zniecierpliwiony i jak najszybciej chciałem tę szybką trasę skończyć. Co dzisiaj, moi drodzy? No przede wszystkim muszę sobie przypomnieć, bo przez tydzień nie zaglądałem do Eurotracka, więc macie tutaj gwarancję tego, co będziemy robić. Będzie to rzeczą spontaniczną. Pierwsze co, to muszę sobie przypomnieć, czy my mamy jakieś miejsce w ogóle w garażu, bo jeżeli mamy 400 tysięcy, tak, mamy miejsce, to myślę, że możemy jakąś ciężarówkę dla pracownika kupić, ale z tego co chyba pamiętam również, no właśnie, ten nasze Renault jest troszeczkę rozwalone. Gdzie my tu jesteśmy na mapie świata? Aha, jesteśmy w Uppsali, to zobaczmy. Znów będziemy chyba w tym odcinku troszeczkę, moi drodzy, ograniczeni przez miasto. Nie mamy zbyt dużego wyjścia. Zobaczmy cena według dystansu. No te ceny nie są takie, no 189 to jeszcze by było. Gdzie byśmy, widzowie, Norwegia. Tu byśmy płynęli na Wyspy Owcze i tu do Wielkiej Brytanii gdzieś. Ciekawe mogłoby to być. Ale chyba już droższego kursu nie znajdziemy. No to nie będzie jakiś drogi kurs, ale coś tam odbębnimy. No a ile to mamy z tą koparką? Moi drodzy, to jest tylko delikatny, nie, ładunek o wysokiej wartości. Wielkiego wyboru to my tutaj nie mamy. 1000 kilometrów? Nie, to 1000 jest ok, chociaż szkoda, że nie 1100, bo 1100 by nam zrobiło różnicę. Ale mogłoby być fajnie. Przez Szwecję byśmy pojechali tutaj, gdzie nie jechaliśmy. Troszkę przez Norwegię. W tej serii chyba w ogóle jeszcze w Norwegii nie byliśmy, więc mogłoby być to całkiem spoko mógłby być kurs. Ale zanim do niego przeskoczymy, czyli nie musimy robić szybkiej podróży, jeszcze wymęczymy troszkę tą renówkę, żeby na siebie zarobiła. Natomiast myślę, że faktycznie fajnie by było, moi drodzy, coś tam kupić jakiemuś naszemu pracownikowi, chociaż takie 419 Mercedes, to w ogóle jest pięciogwiazdkowy, takiego Mercedesa najchętniej bym sobie kupił, albo 430 MAN. Też chodzi o to, żeby ten pracownik tym jechał. No tutaj zużycia nie ma. Czy jest sens dobierać jakiś kredyt? Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Kredytu bym raczej już nie chciał dobierać. W ogóle jak my z kredyta, drogie są te ciężarówki, kurczę. Czekajcie, zobaczmy jak my tu stoimy z kredytami. Aha, bo ja ostatnio pospłacałem. Zasadniczo te kredyty. Wiecie, co możemy zrobić? Nie możemy, nie damy rady. Szkoda, bo zrobiłbym znowu tę machnią, że spłaciłbym jeden kredyt po to, żeby wziąć go na nowo i mieć znowu jakby ratę za darmo, ale tego niestety nie zrobimy. Dobranie 46 tysięcy, no coś by mi tam może i dało, tylko pytanie, czy nam zależy aż tak na zakupie ciężarówki jednej dla pracownika. Zobaczmy, jak to w ogóle z kierowcami mamy. Ja tu muszę sobie, mówię, wszystko przejrzeć. Tutaj tak, długodystansowca. Też niech ma pani jeszcze z jednego. Helga, ta nieszczęśliwa Helga. Ta Helga to ciągle mi podpada, słuchajcie, bo co ją chcę zwolnić, to za straty, które mi tu generuje, to potem robi dobrze. Ale ostatnio się wzięła w garść i zobaczcie, że ostatnio faktycznie coś tam zarabia. No może 3000 to nie jest dużo, ale już nie jest na minusie. Okej, czyli tu mamy wszędzie dobrze. Tutaj jest ładunek o wysokiej wartości, niech będzie. Ten pan też niech ma. Tu niech ma sobie jeszcze jednego długodystansowca. Okej. Myślę, że mamy ok to na razie. Nie ma co tutaj zmieniać. No i jestem jasną, czerwoną, kurczę, ciężarówką, no ale nie będziemy tutaj kombinowali. Ta renówka nam tyle to pojedzie. To wiecie co, to raczej nie będziemy, słuchajcie, kupowali ciężarówki dla pracownika, bo
chcąc kupić taką, która nie będzie na czerwono, to no, mógłbym zaryzykować jeszcze z tą Scanią, ale ja już widzę, ile ona ma tu uszkodzeń. Jeśli chodzi o trwałe zużycie, to wiem, że to nie będzie nic dobrego. Ten Mercedes, mówię, byłby całkiem spoko, ale nie do końca jestem przekonany, czy chciałbym kasę dobierać. Myślę, że zrobimy po prostu zlecenie i tyle. Dobra, także tu się nie będziemy, widzowie, szczypali za dużo. Zobaczmy, o co chodzi z tym naszym zleceniem. Ale musimy sobie wybrać z tej Upsali. No to będzie chyba najlepsze zlecenie, jakie możemy wziąć, bo będzie odkrycia troszkę mapy. Nie jest ono jakoś super drogie, ale też nie jest jakieś super tanie, więc sobie nadrobimy. Tylko jak to mamy z czasem? Mamy wtorek, czas podróży niby 46 godzin. Czyli by wychodziło, że z tym spaniem może być kiepsko i przeprawa promem. No dobra, widzowie, tam spróbujemy. Jedno zleconko niech będzie troszeczkę coś innego. Okej, ruszajmy. Wyspany jestem właśnie, bo nie sprawdziłem. O, to dobrze, nie mamy daleko na szczęście do... Nie mamy na szczęście daleko do celu, także... Nawet nie pamiętam, słuchajcie, gdzie tutaj kończyłem, no bo... Tylko, że wtorek, trzeci... Aha, dobra, nad ranem jesteśmy, czyli będzie spoko. O, to elegancko. Arenówka też taka zła nie jest. Naprawiać jej nie będziemy, niech jeszcze jedzie, ile potrafi. Skręć. Tam się pytaliście, czemu jeżdżę na długich, to już wam odpowiadam. Słuchajcie, widzowie, lubię jeździć na długich światłach, dlatego że mi się podoba, jak te auta z naprzeciwka mi ładnie mrugają. Mi się to bardzo podoba. Do skrętu w lewo. Dlatego jeżdżę na długich. Po prostu. A po drugie ma to swoje też plusy takie, że łatwiej nam te auta zjeżdżają i nie blokują pasa. Jesteś. O, jakie ładne krajobrazy, zobaczcie, jakaś katedra tam w tle się prezentuje, dobra. No, bierzemy to. Myślę, że już tu nic lepszego, słuchajcie, widzowie, nie wymyślimy, bo wszystkie inne zlecenia są raczej tańsze, a my byśmy chcieli. A czemu? A dobra, bo już się... Nie no, słuchajcie, już się wystraszyłem i mówię, kurde, co to jest? Przecież brałem koparkę. Arenówka, mówię, nie jest taka tam tragiczna. Niech na siebie, słuchajcie, zarobi. Dlatego też nie będziemy jakoś tutaj... Znaleziono sygnał GPS. Oczywiście jakaś muzyczka niech sobie w tle leci. Nie zaszkodzi. No i lecimy. Tak, ja wiem, że co chwilę będziemy mieli, słuchajcie, tą awarię, no ale... Auto nie jest na tyle... Chociaż niby tutaj... Tutaj niby jest uszkodzone, no ale... Trudno, musimy przejechać, słuchajcie, tak jak mamy. Tylko, aha, bo teraz mi z promem pokazuje 2000 km. Oto mamy trasę konkretną. Skręć w lewo. Jestem ciekaw, ile ona nam czasu zajmie. Jedź prosto. Ale dawno nie jechałem, słuchajcie, chyba z tydzień czasu. Ponad tydzień. Na rondzie zjedź przerwę. Więc też tak się troszeczkę dziwnie czuję po tym tygodniu, słuchajcie, tej przerwy. Ale koparka nie jest na szczęście jakaś tam ciężka, więc damy radę. Trzeba trochę budżet podreperować. Zobaczymy, słuchajcie, jak to z tym spaniem, bo jeżeli my tu mamy 46 godzin jazdy, no to jest więcej jak pewne, że trzeba będzie się przespać. Przygotuj się do skrętu w lewo. Ja na razie jeszcze nie mam zaplanowane tego. Skręć w lewo. No zobaczymy, jak to z tym spaniem będzie. Może nie będziemy musieli jakoś
się spinać, szczególnie, że dopiero dzień się zaczął, to nie ma co myśleć o spaniu. Za dnia, jak wiecie, staram się jeździć, a w nocy spać, chociaż wam się często też nocna jazda podoba, więc spoko. Jak tam z paliwem stoimy, też na razie jest paliwka, więc nie musimy się tym przejmować. Zobaczmy, jak tam w tej naszej Szwecji tutaj wygląda. Trochę długa trasa będzie, ciekaw jestem. Szwecji do Norwegii. Trochę odkryjemy trasy przy okazji. Więc będzie jakiś tam... jakaś krajoznawcza, można powiedzieć, wycieczka przy okazji, widzowie. Te autobusiarze mnie się tu piskają. Z drogi, bo Juken z koparką jedzie. Oj! Faktycznie dawno nie jechałem. Coś na pewno dzisiaj... na pewno coś dzisiaj, widzowie, odwalę. Jestem wręcz pewien, że w coś przydzwonię, chociaż absolutnie nie planuję tutaj... Nie chciałbym już tej ciężarówki uszkadzać, aczkolwiek powiem wam szczerze, że przechodzi mi taka myśl przez głowę, żeby może tej renówki już na pewno jej nie naprawiać, a raczej ją sprzedać. To mówię wam szczerze, że raczej ta renówka już jest na tyle, słuchajcie, ja ją i tak kupowałem w takim stanie, wiecie, kiepskim. Widzieliście, jak tam te trwałe zużycie, bo pamiętam, że w poprzednim odcinku dość to sprawdzaliśmy i to się kompletnie nie opłaca. Jeśli chodzi o jakiekolwiek naprawy, więc po prostu ją sprzedamy i kupimy sobie coś innego. Może właśnie takiego Mercedesa sobie kupię. Już myślę, że czas najwyższy, żeby sobie też coś kupić, nie? Ta awaria pojazdu, jakżeby inaczej. No jedź, Ukenie, ty. Gościu puszcza mnie tutaj, to muszę wjechać. Jedźcie, gagatki, jedna. No oni tak się wloką. Dobra, już wyłączymy tego migacza w takim razie. O, i odkrywamy nową drogę. Ciekaw jestem, ile mamy w ogóle mapy odkrytej. Nie wiem, czy dobrze mi się kojarzy, że chyba 8% już mieliśmy, czy 7. Już naprawdę nie pamiętam, bo gdzieś tam przez ten tydzień z tego rytmu, słuchajcie, tych odcinków wypadłem, można powiedzieć. O, to widzę, będzie ciężko będzie z tą renówką, już ciężko. Będzie nam co chwilę gasła. Ale nie mamy wyjścia, musi na siebie zarobić jeszcze. Potem ją po prostu sprzedamy taką popsutą i kupimy sobie coś porządnego wtedy. Może to już będzie moment, żeby pomyśleć o jakiejś nowej ciężarówce dla siebie. Kurczę, jeszcze nie mam zdania, widzowie. Jeszcze się zastanawiam. Zobaczymy. Trzymaj się lewej strony. Już chyba wszystkimi ciężarówkami trochę pojeździłem, patrząc na używki, nie? No bo by było i Iveco, jest Renault. Gdzieś tam Mercedesem chyba po drodze jeździłem. Już nawet nie pamiętam, jakimi ciężarówkami jeździłem.
awaria pojazdu. Oj, widzowie, będzie ciężko, powiem wam szczerze. Mi będzie co chwilę gasło. No ale mimo wszystko, słuchajcie, to się teraz nie opłaca naprawiać. Ta ciężarówka pójdzie, no dosłownie chyba pierwsza, która pójdzie na, w pewnym sensie, na złomowanie. W sensie sprzedamy ją. To mi się jej już nie opłaca w żaden sposób naprawiać. A, ja tu mam jeszcze duży ruch na ulicy. Kurde, nie wiem czy... Tą widz napisał. Dziękuję ci, widzu, że mi tutaj napisałeś komentarz. Że po 4 minutach się ten ruch aktualizuje. Teraz nie pamiętam, czy na piątkę mam ten ruch ustawiony, czy na ile. Może będę musiał... PGS Poznań, Poznań Gniezno, patrzcie. W Pesji kogoś tutaj z Gniezna spotkaliśmy. Jedź prosto. No, duży ruch jest, faktycznie będzie trzeba pomyśleć o... Może w włączeniu takiej na dwójkę ten ruch uliczny, żeby dać. Jechać, jechać. Jeszcze powiem wam szczerze, że moja koncentracja jest taka... Bardzo średnia, bym powiedział. Widzowie, naprawdę bardzo średnia koncentracja. Podoba mi się to, że odkrywamy nową trasę. Jedź prosto. No nie, Helga. Zobaczcie, Helga, znowu Helga mi minusa zrobiła, widzowie. Oj, Helga, bo ja cię zwolnię, naprawdę, do Niemiec. 4000. Jak pojadę do Niemiec z trasą, to cię tam wyrzucę i... Ja cię nie chcę, Helga. Będziesz zwolniona, bo to już jest naprawdę. Dopiero co cię chwaliłem. I tak z tą Helgą właśnie sytuacja, widzowie, wygląda. Jak ją pochwalę, że nawet jest na plusie, to musi zrobić minus. Dla zasady. Czyli ja nie będę jakiejś Helgi utrzymywał. Co ja jestem? Sponsor, widzowie, jakiś, czy co? Jeździ se baba, kurde, po świecie. I jeszcze ja mam jej za to płacić. Towaru mi nie chce przewozić. Albo przewozi na minusie. Jazda, już. Jechać mi z tym Gnieznem tu. No, znowu awaria pojazdu. Żyjemy, tam będziemy się szczypać, widzowie. Kurde, te awarie pojazdu naprawdę są uciążliwe, powiem wam szczerze. Uciążliwe te awarie pojazdu. Nie ma co. Za duży ruch, zdecydowanie.
patrzcie, zniknęły. Dobra, czyli zaraz się będzie aktualizowało pewnie na nowo. Skorzystajmy z momentu, zanim się zaktualizuje. I wyjedźmy stąd. I ruchu nie ma. Dobra, niby po 4 minutach się to aktualizuje. Dałem na dwójkę ten ruch uliczny, żeby nie był. Bo standardowo w Eurotracku macie ten ruch uliczny na jedynkę ustawiony, jakby się ktoś pytał. No wiecie, dla mnie no troszkę większy niż standardowo jest spoko. Tylko te awarie pojazdu są trochę męczące, nie? Ciekawe, czy mi się uda do celu dojechać. Dobra, zobaczymy, czy po 4 minutach to się, słuchajcie, zaktualizuje nam. Bo oczywiście, no jak sami widzicie, ja sobie nie wyobrażam jazdy w ogóle bez ruchu ulicznego. Dla mnie to nie jest żadna zabawa ani frajda. Na pustej drodze. Mimo, że te boty mnie czasami wkurzają, że gdzieś tam we mnie wjeżdżają, ale no jednak to ma swój urok. Mi się wydaje, widzowie, że już 4 minuty powinny minąć, więc... Raczej już się jakiś ruch powinien pojawić. Nadrobimy trochę, póki silnik działa. Jak on mi tak co chwilę gaśnie, to... Zobaczymy, jak przez chwilę nic nie zadziała, to za chwilę wpiszę jeszcze raz. Awaria pojazdu. Zobaczcie, jak od razu zwolniło mi, kurde. O, pierwsze miasto odkryte. Tam chyba 4 miasta po drodze odkryjemy, więc całkiem spoko. Jak nie ma ruchu, to chyba nie ma policji, nie? To chyba mandatu się nie dostaje za prędkość. Się wydaje, widzowie. A jest policja, dobra. Jednak stali nieoznakowanym. Ale mandatu nie dostałem, bo prędkości nie przekroczyłem. Tak się nie da jechać, widzowie, bez samochodów na drodze. No to muszę włączyć ten ruch zaraz. Że w czasie jazdy niekoniecznie, bo w coś przydzwonię. Wolałbym się zatrzymać. Nie no, na bank ktoś przydzwonię zaraz, kurde, czekajcie, stop. Jeszcze raz. To co, 4? Dobra, no zobaczymy, czy się... Ale już chyba coś za mną jedzie. Tak, widzę już w lusterku, że jakaś ciężarówka za mną jedzie, więc już ten ruch się aktualizuje. Dobra. Aż mnie jakaś ciężarówka dogoniła. Też renówka chyba. Mam wrażenie, że renówka to jest. Dobrze widziałem. Jedź prosto.
Gdzie w lusterku, kurde? No i już mamy ruch na ulicy. No i o to mi chodziło. Ej, autobusem, gościu, mi tu czasem nie wyjeżdżaj, bo jak ci tryknę, to... Te boty tak lubią we mnie wjeżdżać. Uwielbiają te boty we mnie wjeżdżać, widzowie. Trzeba być tak ostrożnym. Na czwórkę ruch, a zobaczcie, jaki się spory zrobił. No tak, no bo to jest większy niż standardowo, nie? No standardowo jest jedynka. Zobaczymy. Jak będzie za duży, to się zmniejszy. Jedź prosto. Awaria pojazdu, a co? Jeszcze pod górkę, nie? Ja pierdzielę. No, renówka to już ostatni mój kurs z renówką. To macie, widzowie, jak w banku i będziemy renówkę niestety sprzedawali. Już nie ma innego wyjścia. Renówka pójdzie na sprzedaż. Bo to nawet aż nie ma co dawać pracownikowi. Jak widzieliście tam chyba w poprzednim czy w którymś poprzednim odcinku. Ja ją naprawiłem, ale jest to trwałe zużycie i ono i tak powoduje, że ta renówka na czerwono jest. Się świeci jako zniszczone auto, więc pracownik by tym nie pojechał, także to się nie nadaje w tej chwili, a nie będę przecież, słuchajcie, 300 tysięcy za naprawę tego płacił. Bo to już by było bez sensu, także kupimy używaną ciężarówkę jakąś. Już dla pracownika, ale to zobaczymy. Niech mi ci pracownicy trochę zarobią. I co, w południe znowu będzie ściągnięta rata kredytu. Chyba to będzie 50 parę tysięcy, jak dobrze pamiętam. Mało to nie będzie. Jedź ty, gamoniu, gdzie mi drogę zajeżdżasz? Ja tu z koparką jadę, a ten mi rusek jeden drogę zajeżdża. Aha. Kurde, koniec pasa. I po co hamujesz? Jedź, chłopie. W górkę jest, rozpęd bierz. Ta. Awaria pojazdu, to sobie wyprzedziłem, no. Tym autem to naprawdę sobie pojeżdżę. No i już koniec pasa widzę. Szykuję, no to już sobie nie wyprzedzę. Już by było na tyle z wyprzedzania. My jeszcze do Norwegii nie wjechaliśmy. Chyba.
czas w Szwecji jesteśmy. A jeszcze nas czeka wjazd do Norwegii, no i później promem taki cały hektar. Jedź prosto. Jedź, chłopie. W sumie niezły challenge mamy, widzowie, wiecie, też będzie ciekawie, nie? Jak nam ciężarówka gaśnie co chwila. Coś innego. Wiecie, że ja lubię jakieś tam urozmaicenia i zmiany, żeby nie było ciągle tak samo. Chociaż koparkę już chyba wieźliśmy, zresztą no nie oszukujmy się, kochani, że już praktycznie te ładunki, które możemy wozić, one już no, będą się powtarzały, no chyba właśnie ADR-y nam jeszcze się pojawią. Właśnie chciałbym ADR-a też awansować jakiegoś, żeby móc wozić jakieś paliwo albo coś. Ale to zobaczymy. Jedź prosto. Jakie tu są w ogóle zakręty w tej Szwecji? Kurde. No i cóż, że ze Szwecji. Paliwo, mamy jeszcze paliwo, oko mi się zaczyna zaczerwieniać, więc kurczę, to spanie jednak też będzie nieuniknione. To musimy zerknąć, jak my mamy dostawę, czekajcie, jak to jest. No jedź! Tu sobie ściągawkę. Przerwa na odpoczynek za 6 godzin, pozostało 57 godzin do zlecenia, a mamy 40 godzin, czyli w sumie dwa... Okej, dwa razy po 6 możemy się kimnąć. O, do Norwegii wjeżdżamy. Także słuchajcie, dwa razy po 6 godzin możemy się kimnąć, jak będzie trzeba. Ale o tym na razie nie myślimy, bo paliwa mamy jeszcze pół baku. Jest tak przed południem, więc... Ale jakbyśmy bardzo chcieli, to dwa razy po 6 godzin można się kimnąć. Dobra, Norwegia wita nas. Pierwszy raz w historii wjeżdżamy do Norwegii. Wiele te drogi, widzę, nie różnią się od Szwecji. Ale się z górki rozpędziliśmy. No gdzie ty mnie tą landarą tu wjeżdżasz, chłopie, ty? O, słoneczniki, nie rzepak. Swoją drogą farmy identyczne jak w farmingu. Nie, dzisiaj w farmingu to słoneczniki właśnie sadziłem. Rzepak jeszcze nie. Awaria pojazdu uratowała mnie przed mandatem, bo policaje jechały, widzowie.
Jedź, chłopie, bo ja mam awarię, a jeszcze cię będę wyprzedzał na awarii. Bez przesady, 50 na godzinę. Skręć w prawo. Ja jeszcze za tym kretynem mam jechać, no. Zygzaki tu są, widzowie, co to za drogi. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Już myślałem, że przydzwonię w niego. No, a wy się czasem dziwicie, czemu jeżdżę na długich światłach. Właśnie dlatego, że mi potem z drogi zjeżdżają gagatki różne. Niech renówka na siebie zarobi i jak najszybciej ją sprzedajemy, słuchajcie. W następnym odcinku będzie zakup nowej ciężarówki. Nowej lub używanej, no możliwe, że kupię używaną dla siebie, ale już może kupię taką... taką, co... Zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z rondy. To by mi może dłużej posłużyła. To wszystko, wiecie co, wyjdzie na spontanie. Jak widzicie, ja wiele rzeczy robię też na spontanie. Myślę, że ten chyba, który mamy, 18 poziom? No. Myślę, że już wiecie, już powoli czas najwyższy chyba, widzowie, żeby mieć jakąś tam swoją ciężarówkę, którą byśmy jakiś tam przebieg kręcili. No zobaczymy. Płacono raty 53 tysiące. No wiele się nie pomyliło. Boże, tu w prawo. Aha, okej. Ale kierowca mi zarobił, proszę, 49 tysięcy, pani Ariella mi zarobiła, pięknie pani Ariello, to mi się podoba, czyli zarobiła tyle praktycznie, ile poszło na ratę kredytu, no tak prawie, no trochę więcej wynosiła, ale... Ładne te widoki tutaj w tej Norwegii, naprawdę. Awaria pojazdu. Ty, gościu, jak ja ci zahamuję zaraz, to będziesz na drugim pasie, kurde, kwiatki wąchał. Ja ci trąbię, żebyś ty jechał, a nie żebyś mi hamował. No jedź. Bez przesady 45 na godzinę. Te boty ale są głupie, nie? Chociaż no nie, tacy kierowcy w świecie realnym też istnieją, którzy ci dla zasady będą cię spowalniali. A bo tam jakieś rondo chyba jest, okay, ale zatrąbić sobie mogę. Jest ruch, kurde. Żebym źle włączył? Nie, no na czwórkę wpisywałem. Może na dwójkę powinienem wpisać ten ruch. A dobra, niech będzie większy. Lubimy challenge, prawda, widzowie? Lubimy challenge. Pierwszym zjazdem. U mnie jest to podwójny challenge, bo jeszcze mam, mówię, koncentrację taką... no... nie na najwyższym poziomie, no... Dobra, gościa, zaraz zmieciemy go. Sam się prosił tą Teslą. Jak grzecznie, kulturalnie jechałem. Kto mu kazał na środku ronda stawać?
to działa. Że zawężają ruchy. No i po co stoisz, chłopie? No jedź. Nie rozumiem, po co oni stoją, jak mogą jechać. Na przykład teraz, zobaczcie, może śmiało gościu jechać. 10 razy by już przejechał. Jedź, ty baranie, jeden ty. Zjedź z ronda. Tak? Może jestem trochę niecierpliwy przez tą chorobę jeszcze, widzowie. No nie rozumiem tych botów, nie? Po co to stoją, taranują drogę? Rondo jest, to kurczę... się jedzie, a nie się stoi. Dobra, wolne to wyprzedzamy. Strażaki wyprzedzały, to ja też wyprzedzam. Ej, gdzie mnie tu jedziesz? Gościu, ja wyprzedzam. Tuj. No, masz szczęście. Przygotuj się. Musi z naprzeciwka jechać, jak ja wyprzedzam. No kurde. Widzowie. Kto to widział? Akurat jak ja wyprzedzam, musi mi z naprzeciwka jechać. Nie ma czegoś takiego. Pirat. Zobaczymy, ile jeszcze w tej Norwegii. Może zaraz będzie ten port i też tak się zastanawiam, czy to jest sens się tu jeszcze kimono gdzieś kłaść. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Dobrze, że mandatów nie dają, słuchajcie, za awarię pojazdu. To już jest moja chyba 15 awaria. Nie? 15, no tak po 15 razu, bo że już mi ten silnik przygasa, słuchajcie. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Ale się gościowi wtryniłem. Musiałem, sorry gościu, spieszę się. Żeby mi prom nie odpłynął. Muszę koparkę na prom załadować. Nie no, ale jak zresztą sami wiecie, pod odcinek jest często coś robione szybciej, żeby on nie trwał nieskończoność. Bergen. Coraz trudniejsze się robią te awarie, coraz częstsze. Także no mówię, no na pewno tą ciężarówkę, słuchajcie, sprzedamy. A właśnie, bo gdybym chciał sobie kupić jakąś nową ciężarówkę, to też taki protip.
nie musicie sprzedawać tej starej, znaczy tej używanej, bo jakby w salonie weźmie wam w rozliczeniu wartość tej używanej i o tyle wam odejmie, więc może to już jest ten moment, w którym takie szaleństwo bym sobie jakieś pozwolił i tak do tych 600 tysięcy może jakąś miarę ciężarówkę kupił. Tam nie muszę jej jakoś, wiecie, tuningować, nie wiadomo jak. Raczej byłbym za tym, żeby chociaż miała w miarę silnik jako taki, chociaż ten, nie wiem, 450 koni na początek. Duży zbiornik paliwa, wiadomo, bo to podstawa. Przemyślimy temat, co wie. Natomiast już na pewno akurat Renówka pójdzie do tak zwanej kasacji, bo ona już jest tyle, słuchajcie, zużyta, że właśnie teraz bym musiał się zastanowić, czy ja będę chciał jeszcze jakieś kimanie tutaj sobie zrobić. Co tu stanąłeś, ty strażoku jeden, ty? Muszę się zastanowić, czy chcę się przekimać i paliwo zalać, bo jednak paliwa nie mamy za dużo już. Pojechać! Zobaczcie, widzowie, nie chcą gamonie jechać, jedne strażoki stanęli na środku i stoją. Dobra, jadą. Tak jest, widzowie, Juken niecierpliwy. Juken niecierpliwy. Muszę to przemyśleć, bo myślę, że jakieś kimono też by mi dobrze zrobiło, bo i tak oko się czerwieni. Więc przed wsiadką do promu na pewno by nam dobrze zrobiło. Przy okazji zatankować. Za jedną godzinę, słuchajcie, no to za godzinę możemy o 16 gdzieś się zatrzymać, jak nie mamy wiele wyjścia. Czyli za godzinę możemy się zatrzymać i akurat sobie zatankować i się chwilę przekimać. Tym bardziej, że dwa sny nam tutaj i tak w tym kursie wychodzą. Ja nie chciał za bardzo w nocy też jeździć, ale też nie mam wpływu na to, jak ten prom pasowo wyjdzie. Zobaczymy. Ale i tak muszę się przespać, bo to jakby, wiecie, tu nie mam nic do gadania. Oko się czerwieni, trzeba się przespać, widzowie. Ale jak po przerwie tygodniowej i jeszcze w słabej koncentracji, to sam z siebie pochwalę, widzowie, że aż całkiem nieźle jadę. O, już oczy mi się, widzicie? Już mnie dopada zmęczenie. Dobra, to może trochę wcześniej się przekimamy. Jak będzie jakaś stacja, to od razu się na niej zatrzymamy. Szukamy jakiejś stacji, słuchajcie. Tylko czy w górach jakaś stacja będzie? Bo tu same góry, widzowie, dookoła. Trzeba się zatrzymać. Nie mamy wyjścia.
54 minuty maksymalnie. Muszę zrobić przerwę. A tu stacji benzynowej, kurczę, na złość nie widać. Stacja przy okazji oczywiście, bo ja często robię tak, że staram się i tankować, i spać jakby za jednym zamachem, tak? Czasami wiadomo, nie zawsze to da się jakoś tam idealnie tak zgrać, no ale w większości przypadków staram się tak robić, że tankowanie i spanie w jednym miejscu, żeby to sobie jakoś tak rozplanować, dlatego też jak widzieliście, nie tankowałem paliwa. Już jedziemy tam na... Chyba rezerwa zaraz będzie wchodziła. Dlatego szukamy stacji szybko. O, stacja, a parking? Stacja 1000 metrów, tylko pytanie, czy będzie parking też. Dobra, mamy stację za 1000 metrów, widzowie. Jest jakieś łóżko też. Więc myślę, że będzie spoko. Jechać. To nie Zakopane, żeby jechać 30 na godzinę. Dobra, mamy stację z łóżkiem. Uf, udało mi się. Także pięknie, widzowie. Będziemy musieli się raz przekimać. Zobaczymy, ile w tym czasie nam kasy wpłynie od naszych pracowników. To nic, chwilę w nocy będę musiał niestety jechać. Nic z tym nie zrobię, powiem wam szczerze. Bo jak pójdę o 16 spać, no to się obudzimy gdzieś koło chyba 22 czy 23. Także wyjścia nie mamy niestety. Gdzie jest ta stacja? To znaczy zakaz skrętu w lewo. Ja ci dam zakaz skrętu w lewo. Ale oni tu grzeją. No puśćcie mnie ktoś. No patrzcie, nie puszczą. Zaraz mandat dostanę za zmęczenie. No co w tej Norwegii ci ludzie tacy jacyś... O, autobusiarzowi się wtrynimy. Dzięki, autobusiarz. Jakie drogie to paliwo tutaj, widzowie. Prawie 9 zł za litr paliwa. Powodzi się w tej Norwegii ludziom. Już, dobra, już. Już nie zamykaj się oczy, już idę spać, no. Aby ten parking tu działał. Dobra, działa. To raz się przekimamy, słuchajcie, bo musimy, no trochę... Tutaj nie ma co się za bardzo szczypać, bo też nie wiemy, jak będzie... czasem to wyglądało. Więc widzowie, raz się przekimamy tylko. Poza tym tu, jak widzicie, w nocy też jest... jasno w Norwegii. Piękny zachód słońca. No i zobaczcie, 100 tysięcy nam zarobku przybyło, także pracownicy 100 tysięcy zarobili w czasie, jak spaliśmy. No to tym bardziej mnie, może przy dobrych wiatrach będzie to tak, że uda mi się kupić ciężarówkę dla siebie, a jednocześnie jeszcze dla jednego pracownika używaną. Może przy dobrych wiatrach, widzowie, kto wie. Ale to już będziemy te działania robili w następnym odcinku. Tym to po prostu mamy skończyć kurs. Nawet fajnie tak się jedzie, słuchajcie, w takim
takim klimacie. Długość przeprawy promem pamiętam, że była dosyć długa, więc pewnie lada moment. Lada moment powinniśmy mieć raczej to. Skręć w lewo. Widzicie, od razu działa. Dzielamy się i tyle. My nie będziemy stać tu ruski rok na tym skrzyżowaniu, nie, widzowie? O, zobaczcie, jaki ładny księżyc. 23, jasno jeszcze. A białe noce są w Szwecji i w Norwegii. Czuję, że już się zbliżamy, słuchajcie, do tego portu. Widziałem policjantów, musiałem zwolnić. Powiem wam szczerze, że na tych zakrętach to tu ciężko by było szybciej jechać. Ja pierdziele, co to tam jest przede mną za serpentyna? Widzowie, co to tam jest? Ja, co to tam jest za droga, halo? Co mnie tu za droga spotkała? Co to jest? A pierdziele, jakieś serpentyny. Jo! Może zakręcić, słuchajcie, od tych zakrętów i tych świateł migających. Przynajmniej ja jeszcze po chorobie jestem taki trochę no nieskoordynowany i tak się zastanawiam, gdzie ja tu jadę, nie? Trochę za szybkie tempo dla mnie chyba, wiecie? Ale jeszcze nic nie wywinąłem, na szczęście. Za awariami pojazdu, już niezliczonymi, bo to już nawet nie da się tego policzyć. Ciekawe, ile dostaniemy expa za tą trasę, bo to nie jest jakby najdłuższa trasa, jaką możemy zrobić, bo w tej chwili przy tym długodystansowcu chyba na fulla, jeśli dobrze pamiętam, chyba na fulla go levelowałem. Musimy to sprawdzić, bo wiecie, że nawet nie pamiętam, ale chyba coś mi się kojarzy, że na fulla levelowałem długodystansowca i teraz 1400 km trasy, nie, 1500 powinno być. Wtedy jest full premia. No, 1500. Ale może kiedyś zrobimy sobie też taką trasę powyżej 1500. Zobaczymy, znaczy kiedyś. Na pewno kiedyś zrobimy, ale w którymś najbliższych odcinków mam na myśli. Może właśnie nową ciężarówką, jak już kupimy nówkę, cewkę nieśmiganą, to żeby jej tam przetrzeć te wszystkie tłoki, to weźmiemy ją w dłuższą trasę.
żeby na siebie oczywiście zarobiła. Jechać pod górkę. O, tam ktoś wyprzedza, to ja też mogę. Widzicie, Gostek tam wyprzedza. Ja myślę, że też sobie mogę pozwolić, jak oni cztery dychy jadą. Przede mną flaki przecierał. No i tu mogę się ładnie cyk. I cyk. O ja! Nie, nie mogę, nie mogę. Jedź tą strażą. Strażak sam. Jedź. Dobra, zaraz powiecie znowu, że za długo grzeczny byłem. Jadę normalnie to. O chwilę nie chodzi, widzowie, no. Tu nic nie przyspieszymy. No ale patrzcie, strażok też wyprzedza, no to ja za nim lecę, nie, widzowie? Chciałem już być grzeczny, no ale jak strażak może, to ja jadę za nim. O, wolne jest, świateł żadnych nie widać z naprzeciwka. No jedź ty, awario jedna, ty. Autobusiarz. Awario. No i elegancko. Ups. Przydzwoniłem w coś. No nie byłbym sobą, jakbym nie przydzwonił, widzowie. To co to? Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Jakie rondo w tunelu rondo, ale ładnie podświetlone. Widzowie, ale to w Norwegii są ronda w tunelu. Patrzcie to, tunel i rondo normalnie. Ronda. Ale numer. Ale numer. Ale podświetlone to jest ładnie, to trzeba przyznać. No dobra, gdzie jest ten port, kurde, bo jadę dojechać do tego portu, coś nie mogę. To taki krótki kurs miał być. Taki krótki kurs to miał być. Tą renówkę naprawdę chcę sprzedać, widzowie. Już mnie to gaśnięcie denerwuje. A to uwierzcie mi, naprawdę, to się nie opłaca naprawiać, bo to już jest tyle trwałego zużycia. No ale to widzieliście w poprzednim którymś z odcinków, że po prostu kupowałem tą renówkę. To już była w stanie dość opłakanym i byłem tego świadom przecież. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Jak najbardziej, widzowie, byłem tego świadom, ale ładnie to jest to zrobione. Podświetlone nieziemsko. Zjedź z ronda. Także była w opłakanym stanie ta renówka, więc jakby no tutaj wiadomo, nie mam prawa narzekać, bo wiecie. Wiem, co kupowałem, wiem, widziały gały, co brały, nie? Ja
płatna autostrada, to nie pojadę 60. Nie będę płacił za autostradę i jechał 60 na godzinę. Jak płacę, to wymagam. Nie, że za płatną autostradę ja będę 6 dych jechał albo 7. Ogrzało ich chyba całkowicie. Mi tych kilometrów, widzowie, nie ubywa, no. Cały czas te 1200, ja nie wiem, czy to się zawiesiło się tam coś, czy co. A już nie pamiętam, czy 1100, czy ileś było promem. Więc jakby, no już chyba powinniśmy dawno... Już dawno powinniśmy do promu dojeżdżać. Policjanty! Ale fuks, widzowie, ale fuks. Ale fuks to był, widzowie. Dobra, już nie zobaczymy. Policjanty bym przydzwonił. Ale czekajcie, bo ja chyba jeszcze mandatu żadnego nie dostałem. No to tak go się trzymajmy, żeby już mandatu nie dostać, nie, widzowie? Tego się trzymajmy, żeby mandatu nie dostać. Patrzcie, burak mnie wyprzedza, kurde, jakiś na zakręcie. Co on robi? Czemu nie wyprzedzi do końca? Nie, to nie, no przecież co, ja nie będę... Ja się nie będę go prosił, żeby mnie wyprzedził. Dawać mi tu port. Ale taka noc w tej Norwegii bardzo fajna, bo jednak nie jest tak super ciemno. Te drogi też moim zdaniem bardzo fajne. Dzięki temu też zobaczyliśmy te fajnie podświetlone tunele z rondami. No, powiem wam, to petarda. Na mnie to robi wrażenie. Ja bym już chciał, kurczę, do portu dobijać. Znowu policjanty. Ale plus taki, widzowie, że zobaczcie, całą drogę, te całe chyba już 1000 kilometrów jest za nami, to całe 1000 mamy kilometrów odkrytej nowej drogi. Także jestem ciekaw, ile to wpłynie na mapę. Czy jakieś 0,5% na przykład będzie więcej odkrytej mapy. Przy czym nie pamiętam, ile mieliśmy. Czy mieliśmy 7%, czy 8%? Odkrytej mapy naprawdę, widzowie, nie pamiętam. Na rondzie zjedź pierwszym zjazd. Ten baran, co stoi na awaryjkach. Jechać, sznela, jak mówi Mati. Pozdrawiam stałego widza, Matiego Kostka. Zawsze na live'a wchodzi i pisze sznela. Że sznela, jechać mi tu. Już. Sznela. Nie obijać się. Tak, to nie obijać się, to mi się, słuchajcie, skojarzyło z porankiem Kojota. Tak? Chyba to był poranek Kojota. To była ta scena w kuchni, tam Maciej Szczur grał i było, jeden właśnie krzyczy przez megafon, ten gościu: nie obijać się, kurwa! A ten mu odpowiada: nie słyszę, bo jakiś debil drze się przez megafon. Także sznela, widzowie, sznela, nie ma czasu. Bym ten port chciał zobaczyć, łaskawie. A co te w tej Norwegii 80 jakieś? No zupełnie jak na Litwie.
dwupasmowa droga i 80 postawili. No debile. A ja tu z koparką się spieszę. Jakiś... Ta koparka ma, słuchajcie, ważne wykopy do zrobienia. Może rura gdzieś tam pękła i musi się dokopać, wiecie, czy kanalizę podłączyć. Ma dużo do pokopania, a tutaj takie ograniczenia prędkości, kiedy ja dojadę z tą koparką na miejsce. O, stuwa, no, stuwa może być, tylko że znowu auto zepsute, no to... Awaria pojazdu, kurde. Nie no, serio, dobrze, że za to mandatów nie dają, nie? Trzymaj się prawej strony, a ci gdzie tu wjechali w te? O, Bergen odkrywamy. Co, że tu? Aha, bo wyjścia nie mamy za dużego, dobra. Dwa znaki zapytania odkryjemy, czyli pewnie odkryjemy też agencję pracy przy okazji. Też wątpię, bo my tam nie wjeżdżamy. Kurczę, to jest na innej, przy innej drodze. Ale nie mamy jak tam nawet zjechać, jakbym nawet chciał. A nie będziemy tu zjeżdżać pod... Znaczy, że już będzie port, widzowie. To już by znaczyło, że jest port. No wreszcie. A port oznacza już praktycznie koniec kursu, bo jak dopłyniemy, to... Będziemy na miejscu. Już widać, słońce wychodzi. O 4 wstaje w Norwegii. Jedź prosto. Dobrze, Iwonko. Pojadę prosto, tak sobie życzysz. Obliczanie nowej trasy. To chyba tu muszę wjechać, co? A tu mnie nie chcą wpuścić. Gdzie ja mam jechać, widzowie? Czekajcie, tam jest do portu. A, czyli tam bym miał za... Czyli co? Czyli ja nie muszę tu wjeżdżać, tak? Tylko... Ale dziwnie to jest zrobione, bo... Dobra, tu mnie jednak nie wpuszczą. Securitas stoi, mnie nie wpuści. Dobra, czyli tam muszę wjechać, gdzie jest port. No dziwnie to trochę to zrobili, bo zazwyczaj się wjeżdżało na statek. Pierwszy raz widzę, słuchajcie, żeby port był na zewnątrz. Ale dobra, wjedźmy. I co? Z awarię pojazdu tu nic nie widzę. Dobra, możliwe cele podróży. Ej, tylko gdzie ja miałem jechać? Znaczy, gdzie ja miałem płynąć, widzowie? Tu nie. Tutaj, Wyspy Owcze. Aha, bo to jest tak podwójnie. Dobrze, czyli tu muszę. Na Wyspy Owcze. Ale tam mieliśmy... Cicho tam, Iwona. W porządku, znajdziemy inny. I teraz z Wysp Owczych, ale on mnie tu gdzieś dalej. Ojo! Jeszcze mi deszcz potrzebny do szczęścia. Czekajcie, widzowie, bo... To Wyspy Owcze... I niby mam gdzieś jechać. Dobra, no mam gdzieś jechać, to gdzieś jadę, no.
ty już mi nie maruj z tą awarią, bo ja ten samochód zaraz sprzedaję. A myślałem, że z Wysp Owczych też miałem płynąć promem. 400 km do celu. Skręć w lewo. Coś mnie oszukali, banda decydentów. Widzowie. Czuję się trochę oszukany. Czuję się trochę oszukany, bo... Jak 400 km? A, kolizję spowodowałem. No. Poprzez ten deszcz. Ale na Wyspach Owczych jeszcze nie byliśmy też. Jedź ty! Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Co, że tu mam skręcić? No dobra. A daj mi tutaj tym amperem. Już, dobra, z tą awarią. Ale czemu 400 km? Ja byłem przekonany, widzowie, że... A, bo tu teraz do drugiego portu jadę, ale to jest... ...do skrętu w lewo. Zobaczcie, jak to jest dziwnie zrobione. Przejechałem z jednego portu, jadę... O, agencję pracy odkryłem, miło. Jadę do... Jadę teraz do drugiego portu, zobaczcie, widzowie. Z jednego portu do drugiego. Ale numer. Też wiedziałem, że coś mi tu nie gra, nie? Przecież mam pamięć wzrokową i pamiętałem, że... No dobra, i teraz na ten statek. Dobra, mi tam z awarią pojazdu tam. Ile można być awaria pojazdu? Dobra, i teraz do Wielkiej Brytanii. Dobra, tu nie mamy akurat za dużego wyboru, więc chyba zakładamy, że dobrze płyniemy. Pierwszy raz chyba w ogóle, słuchajcie, w historii, pierwszy raz dwa razy jednym promem płynę, ale zobaczcie, ile mamy kasy, 800 tysięcy, także w tej chwili już mamy pewność, widzowie, że w odcinku... Następnym kupujemy sobie ciężarówkę. Po tym moim zleceniu może być już prawie milion, także niemalże będziemy mieli pewność, że ale co to się tu stanęło? A, jedzie, bo tu się jedzie w inną stronę, dobra. Czekajcie, bo tu się jedzie z Wielka Brytania przecież. Gdzie oni mnie prowadzą? Mam 51 km do celu. Trochę zgłupiałem, gdzie ja mam jechać teraz. Gdzie mnie ten GPS teraz prowadzi? Co, jeszcze raz na statek mnie prowadzi? Tak rozumiem, jakby mnie znowu na statek prowadził. Skręć w lewo. Dziwnie, nie, widzowie? Bardzo dziwnie. Ups. Gdzie mnie tą landarą? Prąd, muszę jechać i jeszcze mi gościu byś puścił. Skręć w lewo. Jakie kółeczko, jakby teraz nie rozumiem, co tu się odwaliło, bo mamy 50 km do celu, słuchajcie. I zobaczcie, GPS mnie znowu na statek prowadzi.
kompletnie nie rozumiem. Widzicie? Tutaj. I znowu na statek mnie GPS prowadzi. O co tu chodzi? Co, jeszcze raz na statek? No i co? Nie no, na Wyspach Owczych byliśmy, prawda? Nie wiem, zaryzykujmy tutaj, bo jakby na Wyspach Owczych byliśmy, no to nie będziemy na Wyspy Owcze wracali. No i co teraz? 20 km do celu, okej. Dobra. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Jak w prawo? Chyba w lewo. Iwona! Pomyliłaś, kurczę... Tutaj w prawo chyba. A, bo to znowu muszę pod prąd jechać. Kudźwa. Jak ja nie lubię Wielkiej Brytanii, jak można pod prąd jeździć, kurde? Czemu w każdym kraju, słuchajcie, nie może być w takich samych kierunków jazdy? No przecież kto to wymyślił? Czy to ani to sensu nie ma żadnego? O, zderzyli się. Aha. Autobus się zderzył z kimś właśnie przed chwilą. Mówiłem, że to... A, dwa autobusy się zderzyły. No mówiłem, że to niebezpieczne, jak się jeździ pod prąd. Właśnie przed chwilą to mówiłem. I akurat się na życzenie zderzyli. Dobra, ale już prawie dojeżdżamy, widzowie, także za zlecenie też trochę kasiorki zgarniemy. Pamiętajcie, że w rozliczeniu też naszą ciężarówkę będziemy mogli sprzedać, także myślę, że to już jest w miarę pewne, że w następnym odcinku kupujemy nową ciężarówkę dla siebie, taką około 600 tysięcy, myślę. No i druga sytuacja będzie taka, że pracownikowi jakąś używaną, a to tego grata już się pozbędziemy. Swoje terenówka, słuchajcie, już no zarobiła. To by nie mówić, swoje zarobiła. Nie mamy prawa oczywiście narzekać. To, że tu. Miasto Ewie. Skręć w lewo. Zadanie wykonane. Odmeldowuje się. A, bo to ja już mam od razu do zaparkowania przygotowane, widzę. O kurde, ale mi wymyślili. Ale ja nie chcę tam tak... Nie, no dzisiaj to sobie automatycznie też. Nie chce mi się, widzowie. Nie chce mi się tu wjeżdżać. No gdzie tą koparkę mam? Ja tu po chorobie. Nie chce mi się dalej. Gdzie to było? Co to się... Coś tu jest skopane, bo jak widzicie, nie da się... O. Dobra, tu się da. To już tam automatycznie. O, jest doskonale, bardzo fajnie. O, jest powyżej 1500, więc spoko. To co mamy, widzowie? No nie mamy nowego poziomu, no bo to już teraz nie idzie tak szybko, jakby się wydawało, ale w następnym odcinku, jak widzicie, wbijemy nowy poziom. Zarobiliśmy 189 tysięcy. Całkiem fajna kasa. Więc łącznie kasy, widzowie, mamy już ponad milion. Zapisujemy grę, żeby było na następny odcinek. No i cóż, dziękuję wam za oglądanie. Będzie mi jak zwykle bardzo miło, drodzy widzowie, jak... Bo chyba to. Jak zostawicie łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!